pada deszcz. Chyba będzie zmiana planów, bo nie bardzo mi się chce wychodzić. Jest 8:35. Jest już, no, właściwie w pełni jasno, choć jeszcze nie było wschodu słońca, ale dziś go na pewno nie zobaczę, bo jest w pełni zasnute niebo chmurami i siąpi taki drobny deszczyk. Właściwie dopiero co zaczął, jak wstałam o 7:00. Wtedy mój entuzjazm co do wyjścia i biwaczku na plaży opadł. Więc no, siedzę sobie, teraz jem śniadanie i patrzę za okno i poczekam na rozwój sytuacji, bo Irno nie przewidywało żadnego dużego deszczu. A na śniadanie jest naprawdę fajny pasztet i naprawdę fajny chleb, który kupiłam przedwczoraj. Mam jeszcze ser, ten ser też jest pyszny. Taka mała Estonia i takie dobre jedzenie. I wszystko tu jest dobre, po prostu. Trudno było powiedzieć chatce do widzenia, tak przyjemnie tam było, ale przestało padać, tylko taka bardzo drobna mrzawka pozostała, więc nie było już wymówki. Ta chatka to nie była chatka leśniczego, leśniczówka stała tuż obok, ale pozostały z niej tylko fundamenty, a obok jeszcze rosły stare drzewa, a chatkę zbudowano od nowa. I była tutaj kiedyś leśna wieś przed II wojną światową, ale kiedy nadeszli Sowieci, postanowili zbudować tutaj poligon i wysiedlili całą tą wieś w Wigilię 1939 roku. Po wojnie prawie nikt nie wrócił. Ktoś tam wrócił w 1963, zmarł ostatni mieszkaniec i od tego czasu już nic tu nie ma. A na tablicy informacyjnej obok pamiątkowego krzyża była informacja, że leśniczy popełnił samobójstwo w akcie protestu przeciwko asymilacji sowieckiej Estonii w Związku Radzieckim. No więc takie raczej ponure miejsce, no ale takich mamy w Europie więcej. Przystanek na zbieractwo. Wczoraj szukałam brusznic, ale mi się nie udało znaleźć. Więc jak teraz się natknęłam, to postanowiłam nazbierać. Mam oba gatunki borówek, i czerwone, i czarne. Będzie z nich leśny kisiel wieczorem, a robię go tak, że wrzucam owoce do kisielu, takiego instant. Wtedy owoce tracą cierpkość, kisiel nie jest już taki przesłodzony i nijaki, jest bardziej owocowy, więc jest bardzo dobry deser. No ale muszę się znowu streszczać, bo za długo tu siedzę i zbieram. A ten zestaw ulepszy dzisiejszą zupę grzybową. Te też wyglądają ładnie, ale chyba nie nadają się na zupę. Żeby nie było zbyt przyjemnie i zbyt idealnie, trochę grząskiego piasku. Motokrosowcy się tu bawią i wszystko jest rozjechane. A wokół takie właśnie piaszczyste wydmy. Tam chyba wręcz był jakiś taki tor piaszczysty. No właśnie natknęłam się na czyjś telefon. Nie pierwszy raz trafiam na telefon w lesie. Już kiedyś komuś oddawałam, bo dało się zadzwonić. Ale niestety ten jest na pin. Nie da się
wysłać maila do samego siebie, ani nic takiego, ponieważ nie znam pinu do tego telefonu. No i nie bardzo wiem, gdzie miałabym go tutaj zostawić, więc zrobiłam taki znak z patyków. Widać, że świeżo zgubiony, pewnie dzisiaj w nocy albo wczoraj wieczorem. Może właściciel przejedzie się jeszcze raz tą samą trasą i znajdzie. Przykro mi, wzięłabym i powiadomiła, ale nie da się. Estończycy nie są ponoć zbyt religijni, ale najwyraźniej lubią magię, bo tutaj jest cały las krzyży i to są krzyże pamiątkowe, które ludzie stawiają na pamiątkę szwedzkiej wioski, która została stąd wysiedlona w XVIII wieku nakazem carycy Katarzyny II, która tym Szwedom kazała się zwijać na Ukrainę. Było ich około 1000, ale tylko połowa przetrwała tą podróż i potem przez 200 lat druga połowa żyła w Rosji. A dopiero w latach 20. XX wieku pozwolono im wreszcie wrócić do Szwecji. No i jeszcze jest tutaj druga taka legenda związana z jakimś ślubem, dwoma ślubami i dwoma parami młodych, jeszcze chyba niepoślubionych, którzy spotkali się tutaj na drodze i wywiązała się między nimi jakaś sprzeczka i walka i nie wiem, co się stało z połową pierwszej pary i z połową drugiej. W każdym razie ostała się po tej walce tylko jedna para, jakby po jednym z każdego i podobno wzięli ślub w końcu. I ludzie przychodzą tutaj postawić krzyż, bo to ma im przynieść szczęście w miłości. No, a wygląda to bardzo, bardzo dziwnie. Zwłaszcza w takim kraju. O, i wolno zrobić krzyż tylko z naturalnych materiałów, które są biodegradowalne, ale niestety tu i ówdzie jest trochę plastiku. Zdobyłam wodę w rowie melioracyjnym. Woda niezbyt ładna. Kolor nie szkodzi, bo to tylko żelaziste, ale takie tam farfocle wpływają. No ale lepszej nie ma. Cieszę się, że w ogóle znalazłam. Mam jeszcze 3 butelki z czystej wody. Tej przy chatce studnia była bez zarzutu. No i jedną wypiłam i teraz ta jedna podejrzanej jakości. Jestem na miejscu, biwaczek wybrany, jest naprawdę fajny, jest w lesie, jest rezerwat przyrody i na tej plaży, na której chciałam biwakować też, więc to jest legalna miejscówka do spania i jest okej, osłonięta drzewami, aczkolwiek jest jakiś taki podmuch wiatru ze zmiennych kierunków, raz wieje stąd, raz stamtąd. Więc myślę, że znowu spróbuję rozłożyć namiot na stole. To będzie wyzwanie dla namiotu, który nie ma stelaża, ale już wiemy, że się da. No i jest taki klasyczny piecyk do grillowania, bo na żadnym estońskim biwaku nie ma takiego miejsca na ognisko w formie kręgu, gdzie ogień pali się na ziemi. Bardzo tu są nerwowi, jeżeli chodzi o ogień w lesie, więc zawsze są takie piecyki. No, wolę ogień na ziemi, ale niech będzie. Drewno jest, rzadko kto tutaj bywa. Biwak jest nowy ewidentnie. Wiata nie ma więcej niż rok i jest tych nowszych, lepszych, które są szersze niż stół, więc nie pada na ławki i jest tam ogólnie bardzo fajnie, nie przecieka. W porządku. Kibelek jest, ale jest za mały do spania. Niestety mogłabym tylko tak siedzieć. To bez sensu. No i kosz na śmieci i ładne miejsce zostaje. Namiot stoi. O wiele lepiej mi poszło niż poprzednim razem, kiedy robiłam to po ciemku i na wietrze. Teraz się bardziej zastanowiłam i oto efekt. Odciągi są na patyczkach. Patyczki są włożone między ławkę a
słup podtrzymujący dach i jeszcze jest przyblokowane kamieniami. Tu jest tak samo, wszystkie cztery rogi. O, ten kijek się najbardziej martwię, bo on jest dosyć ruchomy jak coś, ale może nie będzie tak źle. No i tu mam na razie włożone drewno, żeby lepiej to naciągnąć, tą ścianę tylną. A tutaj postawię plecak na noc, więc to będzie mi trzymało. No i tu jest kijek wbity pomiędzy dwie belki ławki i śledź wbity w ziemię na całą długość odciągu, który normalnie jest odciągiem i od szczytu namiotu i od drzwi, no ale teraz po prostu rozciągnęłam to na całą długość i już drzwi nie mam osobno przypiętych. W związku z tym przypięłam jedną połę drzwi do tego odciągu za pomocą szpilki. Także tą stronę już mam i tą drugą też mogę zapiąć, ale nie będę raczej tego robić ze względu na wentylację. Chcę mieć wentylację i zostawię połowę drzwi otwartą, żeby nie mieć kondensacji. Robi się już ciemno po 18, więc daję Nura do lasu szukać patyczków na opał. Także na jutro, na wypadek, gdyby rano padało. A potem mam nadzieję, że sobie rozpalę w tym piecyku. A jeszcze może szybko pokażę wam mój kącik kulinarny. Kuchenka jest w folii, żeby no po prostu, żeby było czysto. Garnek, butelka, masełko, moje kurki, łyżka i jagódki, które czekają, aż powstanie z nich kisiel. Kisiel gotowy, bardziej taka zupa owocowa. Tym obrazkiem się z wami żegnam na dziś. Dobranoc. Zimna noc, poranek też wcale nie ciepły, dlatego siedzę aż w kapturze. To się bardzo rzadko zdarza, w ogóle najczęściej nie zabieram kaptura. To jest kaptur do śpiwora, to może dla was jest interesujące. Mój śpiwór jest bez kaptura i prawie zawsze tak śpi, ale jak już są takie temperatury poniżej
zerowe, a wciąż mój śpiwór jest wystarczająco ciepły, tylko jest chłodno w głowę, to wtedy zabieram ten dodatkowy kaptur, który no, on jest tylko tak dotąd, a potem go zostawiam, jak się robi znowu ciepło. A wzięłam go na wszelki wypadek i w ogóle nie używałam, ale właśnie stwierdziłam, że użyję, bo jest bardzo zimno. Ale nie zamarzło nic, czyli pewnie jest takie plus jeden. Także już jestem przy ciepłej kawie porannej. Trochę późno się obudziłam, bo nie wiem, bo się za dobrze spało znowu. Więc już świtało, jak się obudziłam, 7:40. Tak lekko świtało, ale... tak, no i co? No i fajnie jest na tej kuchence na drewno gotować. Odrobinę czasu więcej to zajmuje, no i trzeba mieć suchy opał. Ale nie trzeba się martwić, że zabraknie nam paliwa i można gotować, jeżeli się ma wystarczającą ilość wody. Można gotować ile się chce, także teraz mam zrobioną herbatę jeszcze na wyjście i tą kawę. I tak naprawdę jakby mi było zimno w ciągu dnia, zawsze się mogę napić ciepłego, w ogóle się nie muszę tym martwić. No tylko, że musi być opał, a przeważnie na długie dystanse jeżdżę w takie miejsca, gdzie niekoniecznie jest opał. Nawet w Polsce, jak się gdzieś biwakuje w takich miejscach mniej leśnych, to też nie wszędzie to drewno jest. Chociaż no, patyczki to najczęściej można znaleźć. Muszę się zastanowić, czy nie używać kuchenki na drewno częściej, bo mam ją już 10 lat chyba, a w sumie rzadko używam. A fajna jest. Bardzo wydajna też. Może kiedyś opublikuję test tej kuchenki. Nazywa się Nomadic Trekker Ultra, jakby ktoś pytał. Dziś mam kanapki z serem wędzonym. Bardzo smaczny ser i bardzo dobrze z tym ciemnym chlebem współgra. W sumie to obok braku opału największą przeszkodą w użytkowaniu tej kuchenki jest deszcz, bo no sterczenie z tymi patyczkami na deszczu to jest słaba przyjemność. Jak mam wiaty, to jakby bez problemu. I też wiatr, jak jest za dużo, to się długo gotuje. No ale przede wszystkim deszcz. Więc jak wiem, że mam wiaty, tak jak w tej cudownej Estonii, to jest najfajniejsze, najtańsze, najlżejsze i bezproblemowe rozwiązanie, bo nie musiałam chodzić i szukać gazu. O. Jestem na najbardziej na północ wysuniętym cyplu wyspy Hume, a ten pomnik upamiętnia katastrofę morską z 1994 roku, kiedy niedaleko stąd zatonął prom Estonia, na którego pokładzie było prawie 1000 osób, a uratowało się tylko 137, więc była to potężna katastrofa wywołana jakimś sztormem, który coś uszkodził w tym statku. I nawet ten pomnik już zdążył zostać zmyty przez kolejny sztorm i jest
naprawione. No. A ja oczywiście szukam wody. Jest tutaj latarnia morska, może tam coś znajdę. Udało się, mam wodę. Okazało się, że mieszka tutaj starsza pani w takim gospodarstwie pod samą latarnią morską. Nie bardzo mówi po angielsku, mówi po rosyjsku, ale po rosyjsku nie mówię ja, więc nie porozmawiałyśmy za bardzo, ale mam 4 litry wody i jeszcze mam 2 jabłuszka. Bardzo miła pani, także mam co pić. I dziś sobie coś dobrego chyba zrobię z tych jabłek. Albo nie wytrzymam i zjem na surowo. Zobaczę jeszcze. A tu jeszcze jakiś taki dziwny obiekt. Obserwacyjny, militarny. Tak wygląda. To jest jakaś wielka budowla z całym takim bunkrem. Do niego można wejść. Są wciąż trzymające się dobrze żelazne drzwi. I kolejne korytarze. Widać jeszcze farbę na ścianach. Od dołu niebieska. Lamperia jakaś taka. Zajrzyjmy. No rany. Nie chciałabym się tu zgubić. Więc nie będę za daleko łazić. Trochę nieswojo. O, tu jakaś taka tablica. Ha. No, druga wojna ewidentnie. Zdaje się, że w tej okolicy jest dużo więcej takich urządzeń. Tak to na zewnątrz wygląda. Tu jest ten bunkier i tamta wieża. Na pewno są połączone. Nie wiem, czy się da wejść na wieżę. Jak ktoś chce, to pewnie wejdzie. Wejść się da. Nawet są nowe drzwi zrobione, żeby to zabezpieczyć, ale są otwarte. Można sobie wejść, zwiedzać. Schody. Drabinka. O. Kolejny schron. Widocznie jest tu cały system fortyfikacji i szlak między nimi kluczy. W zasadzie można je traktować noclegowo. Jak ktoś lubi. Tamto to chyba było bardziej jakieś stanowisko do strzelania niż schron. Pewnie mnie ktoś poprawi w komentarzach. A to, no to może jest schron. Taki płaski, dobrze zakamuflowany. Pewnie sięga w głąb ziemi. Nie druga wojna światowa, a pierwsza. 1916-17 takie fortyfikacje wybudowane za cara Piotra Wielkiego. Jest ich więcej na całym wybrzeżu Hiumy, ale tutaj jest najwięcej na tym właśnie cyplu Takuma. No i jeszcze do kompletu są takie same po stronie fińskiej w okolicach Hanko. One wszystkie broniły dostępu do Zatoki Fińskiej, więc jakby każdy, kto chciałby zaatakować Sankt Petersburg od strony morza drogą morską, no to musiałby się tędy przecisnąć przez to wszystko. To wysokie to było stanowisko obrony przeciwlotniczej, a te płaskie to artyleryjskie były. Już się dowiedziałam z tablicy informacyjnej.
biwaczek z takim parkingiem niedaleko asfaltu, bo to już jest prawie Kerdla, największe miasteczko na całej Humie. Tam będę jutro, no mam nadzieję, że rano. Mam jeszcze 9 kilometrów. Dużo miejsc na namioty, dużo tych mniej fajnych wiat z ławką kończącą się wraz z dachem, czyli jak deszcz pada, to zacina. I ta wiata, pod którą teraz siedzę, trochę lepsza. Myślałam, że rozbiję tutaj namiot, ale odkryłam, że jest wiata na drewno, która idealnie mieści mnie i ma trzy ściany i tylko otwór drzwiowy, więc rozgościłam się w szopie na drewno. A muszę zaraz iść spać, ponieważ jutro właśnie jest plan napięty. Jutro będzie 29 km. Zakupy. Jeszcze chciałam iść do muzeum, ale to się chyba nie uda, bo ma jeszcze na dodatek padać po południu. Za mną oficjalne 200 km, z rzeczywistości 209. No i piszą, że 34 km do końca, a z rozpiski tabelki oficjalnej razem z biwakiem, do którego trzeba trochę odbić, 41 do zrobienia. Jutro finisz. A pogoda się już zdążyła zepsuć. Już w nocy zaczęło padać. Nie był to jakiś wielki deszcz, ale siąpi nadal. Z przerwami jest taka mrzawka. Nawet chwilowo jestem bez kaptura. W wiacie było fajnie. Nie zacinał deszcz, tylko tak u progu, a byłam na tyle odsunięta od tego otworu drzwiowego, że na mnie nie napadało, ale jest ciemno. Wygląda, jakby w ogóle nie miało zamiaru się dziś przejaśnić, jakby słońce w ogóle nie miało nie wstać, choć już raczej wstało, bo jest po 10:00. Więc tak, no cóż, tak to jest północy w końcu października. Zaraz będę w Kerdli. Idę na małe zakupy, tylko na 2 dni, jedzenie, no i coś tam pewnie dodatkowo, żeby mieć wieczorem w Tallinie co jeść. Chociaż pewnie tam też pójdę do sklepu, tak, no tak, ale coś tam sobie do autobusu jeszcze zapodam. Co za miła niespodzianka, woda czysta. Nabrałam do butelek, jest przejrzysta, zimna, nie zawiera żadnych paprochów. I to źródełko jest przy samym wejściu do miasta. Przy tej pogodzie może nie najładniej to wygląda, ale całkiem przyjemnie, ryneczek. I tutaj jest sklep. Miasto jest złożone z samych domków jednorodzinnych, raczej bardziej taka wieś. Zakupy wykonane. Wreszcie jakiś napój, który nie jest obrzydliwą wodą z planktonem. Mam znowu tą berberysową oranżadę, którą zaczynałam wędrówkę. No i nią też prawie kończę. Ale entuzjazm maleje do wychodzenia, ponieważ sprawdziłam tę prognozę pogody i ma dziś cały dzień padać aż do 17:00. A potem znowu jutro do 14:00, czyli praktycznie cała reszta wędrówki będzie w deszczu. Niby jest drobny, ale taki no nieprzyjemny, taki przenikający do kości chłodem i wilgocią. No muszę się streszczać, bo siedziałam w ciepełku, ale w nocy też nie chcę iść. A jeśli jesteście ciekawi zawartości mojego plecaka, to jest to dużo sera, dużo słodyczy i mam aż litr soku jabłkowego. To jest tutejszy dworzec autobusowy, bardzo ładny budynek, czynny tylko w dzień. Jakby coś, jest fajne zadaszenie też opcjonalnie. No i tu można zrezygnować z dalszej wędrówki i pojechać prosto do Tallina. Ale nie, nie, dopiero jutro. Jak już skończę szlak. Uroczy drewniany dworek, w którym teraz chyba znajduje się szkoła, ale kiedyś chyba był właśnie dwór, bo obok jest park. Widać, że stary i zadbany bardzo. O, właśnie szlak tam skręca. Dobrze, że spojrzałam.
przypuszczam, że właściciel dworu był właścicielem fabryki tekstyliów, która w Kerdli była jedynym zakładem przemysłowym. Rozpadało się na całego niestety, więc pora schować aparat do plecaka i założyć spódniczkę przeciwdeszczową z folii na śmieci. Niestety. Kolejne zabytki militarne, cała jakaś taka baza już się rozpadająca, resztki budynków, klimaty urbeksowe. I nie tylko ja tutaj zwiedzam, właśnie spotkałam pana, który tutaj z synami, z kolegami tych synów zwiedza te ruiny i mówił właśnie, że mnóstwo jest tego typu obiektów na Fiumie, wszędzie po prostu, że w 1940 roku, jak Estonia została wcielona do Związku Radzieckiego, to połowę ludności praktycznie wysiedlili właśnie, żeby tutaj budować te bazy militarne i wszelkie tego typu obiekty. Kolejny. Architektonicznie to jest ładne, zwłaszcza tamten, ten z tymi rogami z cegłą. Naprawdę fajny budynek. Udało mi się ugotować obiad na niewielkiej ilości opału, jaką posiadam, bo niestety no jest mokro i na dodatek nie ma tu zbyt wielu patyków, bo wszystko jest wyzbierane. To jest jakiś popularny biwak. Jest to mój ostatni biwak. 3,5 km ekstra zrobiłam, żeby tutaj dojść. Rozważałam przystanek autobusowy, ale w innych okolicznościach bardzo chętnie, ale chciałam jednak trochę jeszcze pobyć nad morzem tego ostatniego wieczoru i poranka. Mam nadzieję, że to nie była zła decyzja. Na pewno wszystko będzie mokre rano, to nie ulega wątpliwości. Do tego stopnia nie ma wiatru, że mogę zapalić świeczki pod wiatą. Świat się już obudził. Ptaki w ogóle chyba nie spały, bo krzyczały całą noc od czasu do czasu. Chociaż większość nocy to ja spałam. Przebudziłam się jakoś nad ranymi. Kwiliły. Takie najbardziej krzyczące to czaple. Ale jeszcze jakieś inne gatunki sobie tutaj bytują zimą. No i przyjechał rybak. Ale chyba nic nie złowił, bo popływał i już pojechał z powrotem. Zapakował łódkę na przyczepę i odjechał. A ja sączę ostatnią kawę na szlaku i mam jeszcze na deser pralinę, która nazywa się karakum. Bardzo, bardzo smaczna. Nie potrafię stwierdzić, jaki ma smak, ale jest ciemna w środku. I tak jakoś podobała mi się nazwa. I jest wielbłąd na obrazku tego na paczce. Stwierdziłam, że to tak fajnie. Azją centralną trochę sobie tutaj doprawić tą Estonię. Dziś ciepło. Właściwie już wczoraj nie było wcale zimno. Tak mi się tylko wydawało z rana. A potem było jakieś chyba 11 stopni.
po Norwegii wydaje mi się, że to jest ciepło, więc, nie odczuwam żadnego dyskomfortu termicznego. Jedynie te tumany mrzawki, które się tutaj przemieszczają, trochę mi nie pasują, od czasu do czasu deszcz gęstnieje. No i tak, jest szaro. No ale to już ostatni dzień. Niecałe 20 km do końca. Nie dziwne, że część wędrowców decyduje się zakończyć wędrówkę w Kerdli, bo od tamtej miejscowości szlak praktycznie prawie cały czas idzie asfaltem i nie jest to już takie przyjemne jak reszta szlaku, zupełnie inaczej. Ale nie znaczy to, że nie ma nic ciekawego. Przed chwilą była ruina prawosławnego kościoła, a tutaj jest przynależny do niego zabytkowy cmentarz wciąż w użyciu. Trochę jest zabytkowych nagrobków i jest woda. Sprawdziłam w kranie. Działa, jest woda, więc to dla hajkerów rzecz istotna. To jedyny na Hiumie klif morski. Już nie leży nad morzem. 2000 lat temu było tutaj morze i fale rozbijały się o ten klif. Teraz morze jest jakiś kilometr stąd, coś takiego. No i klif stoi sobie w lesie. Klif Kalewste, tak się nazywa. Jest zbudowany z wapieni, które mają 400 milionów lat. Była to kiedyś rafa koralowa. Pływały różne żyjątka, były koralowce, jakieś lilie morskie, kwiały i jakieś takie małże. Widać skamieniałe właśnie muszelki i takie chyba właśnie resztki koralowców. Fajnie to wygląda. Były trzy jakby warstwy, chyba cztery, jeszcze jest jedna poniżej, tak, ta na której stoję. Tych wapieni, te są bardziej odporne, więc bardziej wystają, a te mniej odporne już są wygryzione przez ząb czasu. Tutaj na czubku jest taka obtłuczona muszelka. Widać, ma to takie paseczki. Jest trochę bardzo malutkich ślimaczków. O, tutaj jest jeden. Ale to miejsce jest najlepsze. Tutaj jest muszla w przekroju. Tutaj takie jakieś stworzenia, może to są właśnie jakieś takie stożkowate muszelki. Tu jest taka całkiem wyraźna muszelka i tutaj taki rożek, świetne. I jeszcze tu jest taka wklęsła rzecz.
Helter ma i koniec szlaku. 200 chyba 50 km wyszło, 11 dni, nie śpieszyłam się za bardzo, bo nie było po co, by szlak był tak fajny. No i koniec dzisiaj, teraz mam 1,5 godziny do promu, do autobusu, który wjedzie na prom. No i tutaj właściwie kończę tą imprezę, tutaj jest taki śmieszny pomnik związany z lokalną legendą o człowieku ze wsi Keina, obok której szłam, który miał kozę i był też kapitan pierwszego chyba promu, który tutaj pływał. Oni się pewnego dnia posprzeczali, a ten człowiek chciał się zemścić na kapitanie i wybrał się z kozą na przystań. Kapitan myślał, że trzeba się wrócić po tego gościa, że przypłynął z powrotem, mimo że już wystartował. A wtedy ten człowiek powiedział, że przecież chciał tylko kozie pokazać prom i wcale nigdzie się nie wybiera. A kapitan się bardzo wkurzył. No taka historyjka. Teraz właśnie idę do poczekalni, a potem małe podsumowanie na promie. Bardzo dobra. Jestem na promie, jak widać. Płyniemy. Jest już bardzo szaro, zaraz się ściemni. Kierowca chyba nie był zachwycony tym, że szukałam na przystanku. Ale nie miałam czekać. Wszystkich zapytałam, jeden pan zapytał w barze, gdzie powinnam czekać. I pani powiedziała, że na przystanku i pomachać. Ale chyba trzeba było szukać autobusu w kolejce samochodu do promu i być się do niego wcześniej, zanim nadjechał na przystanek, bo potem czas. No, w każdym razie kierowca zmiękł, jak odkrył, że nie mówię po estońsku, sprzedam stylet. No i płyniemy. Oh, tak, i szlak był cudowny, rewelacyjny wręcz, jeden z najlepszych morskich, nadmorskich szlaków w ogóle na świecie, moim zdaniem. No to jakieś 30, nie wiem, może 5 albo coś takiego kilometrów asfaltu. No nie są fajne, ale poza tym cała reszta szlaku, 200, może 190 km fenomenalnych ścieżek, dzikich plaż i miłych dróżek leśnych i jeszcze są noclegi świetne. Jedzenie dobre, pogoda się udała. Dopiero ostatnie podjęcie dwa z mszawką. Naprawdę nie ma na co narzekać. Bardzo fajne zakończenie lata dla mnie tego udanego sezonu. Do zobaczenia na następnej wydarzeniu.